Robert, uchylisz rąbka tajemnicy? Szatnia Bayernu to jest teraz szatnia ludzi, którzy ciskają czym się da, czy raczej siedzicie w milczeniu i po prostu nie wierzycie? Chyba pół na pół. Zasłużyliśmy chyba na ten finał i na pewno to bardzo boli nas w środku, że to nie my gramy w tym finale, tylko Atletico. Naprawdę graliśmy bardzo dobre spotkanie dzisiaj, tak naprawdę. Atletico miało inną sytuację, jeden prezent od nas i wykorzystało tą sytuację. Szkoda, bo karnego już nie mówię, że było, bo nie było. Nie wiem, czy był spalony przy tej pierwszej bramce, ale to i tak nie ma teraz w tej chwili znaczenia, bo no byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, a to Atletico gra w finale i naprawdę to bardzo boli. Twój gol, zwycięstwo drużyny w tym rewanżu, to wszystko jest pyrrusowy sukces po prostu. W finale was nie ma. Nie zawsze sytuacje w futbolu, mecze w futbolu wyjaśnimy prosto, ale czasami chyba się da. Ja tak się zastanawiam, zgodzisz się albo w jakiej mierze zgodzisz się ze stwierdzeniem, że nie ma was w finale, bo zmarnowaliście dzisiaj swoje sytuacje. Ja tu nie chodzi o to, że ktoś był lepszy od was. Można, wiadomo, że można teraz analizować karny na 2-0, może inaczej by to wszystko się potoczyło, tylko z drugiej strony to jest piłka nożna. Wiadomo, że też nie będziemy na nikogo zwalać winy. Bo to Atletico gra w finale i musimy się z jednej strony z tym pogodzić, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no na pewno to boli, bo no nas zasłużyliśmy na ten finał, ale jednak czegoś zabrakło, czegoś dzisiaj zabrakło i pomimo tego, że graliśmy dobrze piłką, stworzyliśmy sytuację, strzeliliśmy dwie bramki, to dzisiaj to widocznie było za mało. Pep Guardiola zrobił coś nietypowego, szczególnego, przygotowując was do rewanżu z Atletico, czy praca szła zupełnie od A do Z normalnym rytmem? Nie, myślę, że tak jak przed każdym meczem Ligi Mistrzów się przygotowywaliśmy, analizowaliśmy przeciwnika, więc w pierwszej połowie naprawdę słamsiliśmy, można powiedzieć, Atletico, bo Atletico nie stworzyło żadnej sytuacji. Strzeliśmy pierwszą, jedną bramkę, mogliśmy jeszcze z dwie pewnie strzelić, trochę tego szczęścia zabrakło, ale w sumie z drugiej strony Atletico zawsze tak gra i to szczęście im zawsze sprzyja, niezależnie od tego, czy oni grają w Lidze Hiszpańskiej, czy w Lidze Mistrzów, to zawsze... Zawsze jakoś tam udaje im się tą jedną bramką wygrywać i dzisiaj o tą jedną bramkę chyba byliśmy po prostu słabsi. Tobie z Millerem było dzisiaj lepiej niż bez Millera w pierwszym meczu? No zawsze nam się gra lepiej, jak jesteśmy we dwójkę, tym bardziej, że blisko siebie gramy i wtedy mamy większe możliwości do grania, nie jesteśmy osamotnieni, nie musimy walczyć tylko z obrońcami, ale mam też możliwość właśnie zagrania do siebie, więc ja ostatnio odpoczywałem, nie grałem, Tomasz grał, wcześniej było odwrotnie, więc wiadomo, że zawsze z przodu raźniej, jak jest nas więcej. Ostatnia rzecz. Powiedzmy sobie wprost, z całym szacunkiem dla nowego mistrza Anglii, Leicester to nie jest Bayern Monachium, a może inaczej, Bayern Monachium to nie jest Leicester. Załóżmy, że tytuł jest wasz w lidze, w Bundeslidze i załóżmy optymistycznie, że macie też puchar. W jakiej mierze wy wtedy wykonujecie plan na sezon 15-16 bez Ligi Mistrzów? Szczerze, w 75% tak to bym nazwał, bo wiadomo, że Bundesliga dla nas jest najważniejsza, puchar później też. A Liga Mistrzów jak co roku się walczy tak naprawdę. I rok temu odpadliśmy z Barceloną, która była zdecydowanie lepsza w pierwszym meczu. Tak teraz na pewno, może nie porażka, bo nie przegraliśmy, ale ten brak awansu do finału na pewno boli. Ale z drugiej strony co, no, musimy się otrząsnąć. Mamy jeszcze 3 mecze, 2 w Bundeslidze, 1 finał Pucharu Niemiec. I mam nadzieję, że te 3 wygramy. Właśnie o to chodzi. Wciąż jest o co grać. Powodzenia. Dziękuję. I nie dziękuję.